Państwo parlamentarzyści, Państwo ministrowie, szczególnie chcę wyróżnić pana ministra reprezentującego głowę państwa, prezydenta Andrzeja Dudę, panie wojewodo, panie licencjo rektorze i wszyscy przedstawiciele władz tej szacownej uczelni, szanowni państwo, koleżanki i koledzy. Ja od wielu lat biorę udział w podsumowaniach konkursu, który jest jednym z najbardziej wartościowych w Polsce. Owszem, ta cała celebra, którą tutaj Leon wymyślił, jest bardzo ważna, ale dla mnie ważniejsze jest to, że jest to jednak konkurs, który w sposób wydaje się dość obiektywny nagradza tych, którzy są przedsiębiorczy na wsi. Wieś oczywiście ma szereg problemów i tych dawnych, dochodzących nowych, do problemów klimatycznych, dochodzą problemy rynkowe, podpisywane umowy międzynarodowe, które nie zawsze są dla rolnictwa europejskiego korzystne, różnego rodzaju sytuacje, którym staramy się przeciwdziałać, ale nie zawsze. W ramach globalizującego się świata na wszystko mamy wpływ. Natomiast podstawą sukcesu polskiego rolnictwa, a powtórzę to jeszcze raz, pomimo licznych problemów tego rolnictwa i proszę mi wierzyć, ja jako minister rolnictwa może najbardziej te problemy również znam, to jednak trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach polskie rolnictwo przeżywa rozwój. Nie jest może dane każdemu gospodarstwu. Są różne czynniki, również endogenne gospodarstwa, które rozwój utrudniają. Ale wzrost produkcji rolniczej w Polsce, pomimo tego, że kilkanaście lat temu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, może raczej przewidywano nam rolę tego, który będzie rynkiem zbytu dla produktów z Europy Zachodniej. Może nie doceniano nas w tym, jak szybko się uczymy, jak szybko umiemy i wykorzystać doświadczenia innych i również to, co tkwi w nas, Polakach, Słowianach, coś, co jest szczególnie cenne. Pracowitość, zaradność, przedsiębiorczość, może czasami, przepraszam, wolec trochę cwaniactwo. W różnych relacjach się przydaje, czasami jest możliwe, ale niewątpliwie te cechy, które sprawiły, że pomimo niesprzyjających przez wieki, również pojawiających się okresów dla nas niekorzystnych, przetrwaliśmy i się rozwijamy. I nikt nam łaski nie robi, mówiąc o tym, że jesteśmy w Europie. Jesteśmy w tym jądrze europejskim od wielu tysiąca lat, w centrum Europy. Tej Europy chrześcijańskiej, bo taka była Europa i takie były jej korzenie. Trzeba twardo walczyć, by to utrzymać. Ale jesteśmy zarówno Europejczykami, jak również Polakami. Jedno z drugim się absolutnie nie kłóci. Miłość do własnej ojczyzny. Wiedza o jej złożonym losie. O tym, co było piękne i wzniosłe. Co symbolizują te szable i szyszaki. Ja bym jeszcze raz wymyślił, może skrzydła husarskie. Symbolizują również te przedmioty, tak zapisane przecież i w naszych wiktoriach narodowych, i w zrywach narodowych, ale również i w
trzeba znać własną historię, te jej fragmenty, które były przejawem głupoty, chciwości, zaprzaństwa, dominacji prywaty nad poczuciem wspólnoty. Były takie smutne lata. Były i lata takie, kiedy elity naszego narodu zaprzedawały się innym. Kiedy do Moskwy czy Petersburga wtedy, czy do Berlina biegały powytyczne. Jakim wstydem napawa Polaków, napawają listy przechowywane pieczołowicie tak zwanych jurgeltników, czyli tych, którzy brali roczną wypłatę za zdradę Polski. Taka też była i Polska. Dlatego cieszmy się i bądźmy dumni z Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, wolnej i niepodległej, którą możemy zarządzać według naszej mądrości, eliminując to, co jest podłe, złe i głupie życia zbiorowego. Ja chcę pogratulować tym wszystkim, którym wręczyłem wyróżnienia, medale zasłużone dla rolnictwa, dla mnie ważne, bo ja je przyznaję. Zresztą obejrzyjcie ten medal. Piękne, symboliczne znaczenie. Dłonie trzymające brytkę ziemi, z której wyrasta roślinka. Czy może być coś bardziej symbolicznego niż połączenie pracy rolnika, tych dłoni rolnika i przyrody, tego, co Pan Bóg nam powierzył? Polska wieś rozwija się dzięki ludziom przedsiębiorczym. Jesteście i te poprzednie eliminacje, poprzednie roczniki, ta obecna, jesteście w pewnym sensie liderami, jesteście elitą polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa, które przecież jest tak samo fragmentem rolnictwa. Nie można rolnictwa dzielić na tę część u chłopa, u rolnika związaną z polem, czy z oborą, czy chlewnią i przetwórstwa. To wszystko jest jednolite, to jest ciągłość. Ten mityczny łańcuch od pola do stołu, czy od producenta do konsumenta, to jest rolnictwo. I bądźmy dumni z niego. Ja Wam serdecznie dziękuję. Ale również, i nie obraźcie się, no, może raz na prawie wszystkich Was na sali. Może i warto przypominać, że ci, którym więcej dano, to się im więcej wymaga. To jak przypowieści o talentach. Nie wystarczy zakopać ten talent, który się dostał. Kiedyś tam zapytają, co z tymi swoimi talentami zrobić. Jak je pomnożyłeś? W dosłownym i przenośnym znaczeniu tego słowa. Jeżeli mamy zdolności do przedsiębiorczości, do zarobności. Jeżeli umiemy pomnażać swój majątek, co nie jest niczym złym. Nie jest niczym złym, jeżeli czynimy to uczciwie. Jeżeli dochodzimy do tego etycznie, ja chcę w najbliższym czasie przeprowadzić taką akcję, nie chcę nazwać tego akcją, bo to też obniża rangę, ale podjąć pewien sprzed kilku lat trud, inicjatywę promowania etyki w biznesie. Etyki. Czyli takich zachowań uczciwych, takich jak opisywał przed wojną w swoim kontekście Alerham, czy też tych, które wynikają z dekanowa. Etyki we wzajemnym traktowaniu, etyki w traktowaniu swoich kontrahentów, etyki w relacjach z rolnikami, a rolników z przetwórcami, etyki w podejściu do swoich pracowników. To się nie kłóci z kapitalizmem. To się nie kłóci z gospodarką. To jest coś, co może nas powinno szczególnie wyróżnić. Bardzo będę z
te zasady etyczne dotarły, żeby apelować, prosić o właśnie takie w biznesie uczciwe, powiedziałbym nawet moralne zachowanie. Też jest szalenie ważne, żeby nie koncentrować się wyłącznie na powiększaniu swoich zasobów. Pamiętacie, ten co już miał wszystko, zbiory ogromne i martwił się, gdzie mieści. Głupsze tej losy jeszcze zażądają od ciebie sprawozdania. Trumna nie ma kieszeni. Dlatego apeluję zawsze, byście jako liderzy działalności gospodarczej, ci, którym zazdroszczą, na których się inni może wzorują, może podglądają, co było podstawą tego sukcesu, żeby również być bardzo aktywnym w sferze życia społecznego, żeby angażować się nie tylko w to, co przynosi dochody, ale w budowanie naszej wspólnoty, swojej miejscowości, swojej gminie, swojej parafii, wspieranie rozlicznych inicjatyw, co komu w duszy gra, kulturalnych, sportowych, religijnych, charytatywnych. Każdy, które są związane z budowaniem dobra, niesieniem dobra. Od kogo wymagać, jak nie od tych, którym Pan Bóg dał więcej? Bo wyposażył ich w cechy charakteru, może nie damy wszystkim. Serdecznie proszę. I wtedy jestem spokojny, że te wszystkie rafy, te wszystkie problemy, te zmartwienia, które życie nam nie szczędzi, ze starych problemów układa nowe, pokonamy. Polska, mówi minister Kwiatkowski o tym, polskie rolnictwo ma dobre wyniki w eksporcie. To jest najszybciej rozwijająca się część naszej gospodarki. W zeszłym roku około 30 miliardów euro, w tym roku wszystko na to wskazuje, będzie około 2 miliardów więcej. Jesteśmy obecni właściwie na całym świecie. Nie jest łatwo, bo wchodzenie na nowe rynki bardzo komuś interesuje. Nie jest łatwo utrzymać się na rynkach, na które już wyszliśmy, bo są próby oczerniania polskiej żywności, dyfamacji, odruwania, wykorzystywania jakichś pretekstów, bo gdzieś tam parę grup z weterynarza ktoś zabił, no to z tego zrobiono wielki hejt, który miał zniszczyć polski eksport, polską opinię, opinię polskiej, o polskiej żywności. Nie dajmy pretekstów. Bardzo baczmy na to, żeby tym, którzy może nie są wobec nas życzliwi, takich pretekstów nie dawać, bo incydentalne, jednostkowe, odosobnione przypadki są ekstrapolowane na całą gospodarkę, na całe rolnictwo i psują opinię wszystkich. Więc pilnujmy się was, nie zwracajmy sobie uwagi, podpowiadajmy sobie. Również, o tym może mniej, piętnujmy i wskazujmy nieuczciwych łajdaków, którzy psują wszystkim opinię. Nie ma pogorzenia. Nie tylko cieszyć się wspólną obecnością, tymi symbolami, przykładami uznania i szacunku, ale również jeżeli ktoś działa źle, nieetycznie, niemoralnie, działa na szkodę, psuje nam wizerunek, to również trzeba umieć zwrócić mu uwagę, a w ostateczności wyeliminować go ze środowiska. Bycie w dobrym towarzystwie również zobowiązuje, żeby dbać o to towarzystwo. Proszę Państwa, cieszmy się tym, że jesteśmy tutaj, że możemy z sobą się kolejny raz spotkać, że możemy być dumni z naszej ojczyzny, że możemy każdy proporcjonalnie do swoich talentów tę cegiełkę w budowaniu przyszłości naszej najjaśniejszej Rzeczpospolitej dołożyć. Pewnie do świąt nie będę się z Wami widział, z niektórymi zapewne tak, ale nie ze wszystkimi, dlatego pozwólcie, że na koniec złożę bardzo szczere, serdeczne
życzenia. Powodzenia w tych waszych biznesach, w tych waszych firmach, jak to się kiedyś mówiło, w interesach. Niech tutaj wszystko się dobrze układa. A uczciwość i szlachetność niech zostanie nagrodzona, żeby dobrze wszystko układało się w waszych rodzinach. To jest szalenie ważne. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.